Prognoza pogody, Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Przed nami kolejna wyjątkowo ciepła jak na październik noc. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 8 do 12 stopni. Noc będzie na ogół sucha, słaby deszcz popada jedynie na Pomorzu Zachodnim i na północy ziemi lubuskiej. Na zachodzie nad ranem uważajmy też na mgły. A jutro poranek też będzie miejscami mglisty, natomiast w ciągu dnia na Pomorzu przewaga dużego zachmurzenia, ale będzie też trochę przejaśnień. Na zachodzie popada słaby deszcz. Temperatura od 15 stopni w Świnoujściu do 19 w Szczecinku i w Chojnicach. Od Bydgoszczy przez Piłę po ziemię lubuską będzie się chmurzyć, a wieczorem w Lubuskiem popada deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie, najwięcej słońca na południu Wielkopolski. Tutaj będzie najcieplej w Kaliszu do 23 stopni. Na Śląsku przeważać ma słoneczna i bardzo ciepła pogoda. Więcej chmur jedynie na krańcach zachodnich i tutaj wieczorem możliwy słaby deszcz. Wysoko w Karkonoszach 11 stopni, może popadać i powiać w porywach do 85 km na godzinę. Na południowym wschodzie wtorek upłynie pod znakiem słońca i przyjemnej jak na październik temperatury. Najcieplej ma być w Małopolsce do 25 stopni. Z kolei na Podkarpaciu wciąż silniej powieje. Wysoko w Tatrach pogodnie i około 10 stopni. Dużo słońca jutro też na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, gdzie prognozujemy 18-19 stopni, ale też silniejszy wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Na ziemi łódzkiej słonecznie i do 23 stopni. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu najchłodniej, bo tutaj od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne i utrzyma się porywisty wiatr. Teraz to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia po 21.